Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Jak możecie zauważyć, stoję obok kukurydzy. Trochę tej nieszczęsnej, co susza bardzo zniszczyła. Troszeczkę nie urosła taka, jak miała. No ale co zrobić? Mam cudowny zestaw do wożenia. Zetor z pługiem i przyczepą. Niestety kolega wczoraj zaprowadził ten ciągnik do domu z przyczepą. No nie mógł dzisiaj wozić. No i niestety zostaliśmy o dwa ciągniki. A tu kukurydza jest oddalona od domu. No i niestety nie da rady. Żeby wozić na dwa ciągniki i jakoś nadążać. Niestety muszę chociaż raz, dwa zetorem objechać. Bo mógłbym ją niestety uszkodzić. Jadę jedynką terenową i dwójką biegiem. No i idealnie równo ścieczkarnią jedziemy. Nie wiem, ile ten bieg ma kilometrów na godzinę, ale gdyby ktoś wiedział, może napisać. To wtedy będziecie wiedzieli, z jaką prędkością kosi ścieczkarnia. Ciężko wymanewrować tym ciągnikiem. Ten skręt i ogólnie gabaryty ciągnika z taką przyczepką to masakra trochę. Ale kukurydza się tnie świetnie. Przełożenie. Bo w razie czego jestem momentalnie w stanie ruszyć do przodu, do tyłu. Gdyby coś się przypkało.
brzegu. No nie wiem, czy tym polem mogę jechać, czy nie mogę. Wolę nie ryzykować, objechać dookoła. Sami wiecie, jak to jest. Później ktoś przyjdzie, że co ja zrobiłem, czemu przejechałem przez jego. No tak niestety jest. Zanim wyjadę na szosę, jeszcze wam strzelę miniaturę. Ciekawą miniaturkę jeszcze strzelę. Takim fajnym zestawem się wozi kukurydzę. To jest prawdziwy zestaw. Idealny zestaw w pole. Nie wiem, czy kolega jakiś, czy ktoś tak, że będzie już z powrotem na trzy zestawy. Tutaj trzy zestawy wystarczą, na spokojnie. Czwarty to by nie zabolało, ale trzy zestawy bezproblemowo. Dobra! Dobra, Sojek, bo zniszczysz pryzmę! Zostaw! Szkoda niszczyć, bo później będzie pleśniała! Nie, nic ci to nie da! No i widzisz? Nie! Nie wyciągnę! Muszę, chodź! Gdzie? Polinkę se weź, chodź! Akcja wyciąganie. Brat się zakopał i mamy trzeci zestaw do wożenia. Pronar, prawdopodobnie 82 SA, czerwony, z przyczepą polską. O, za szybko będzie. Widzisz, dwójeczka. Linkę próbuję naciągnąć gdzieś, naprężyć. Też nie widzę. Dobra. Zaraz go tu gdzieś wyciągnę. Spokojnie, spokojnie. Zaraz go wyciągnę, spokojnie. Nie mogłem wyciągnąć, bo tutaj jest też wysypane.
Kurczę! No przed chwilą pronar tu wysypał. Kurczę. Niestety już pierwsze jakieś tam wtopy mamy. Ale to normalna rzecz. Ja mówię, no niestety nie mogłem go pociągnąć, bo pchałem się tu w tę pryzmę. Trochę źle ustawiony byłem. Ale nic się nie dzieje. Damy radę. O, niech się jeszcze jakoś wykaraska stamtąd. Też jakoś da radę. Teraz, kurczę, moja kolej, żeby to jakoś rozrównać. Dobra, lecimy, panowie. Takim bykiem to. Mam to, muszę od boku. Inaczej nie dam rady. Wyrównam, chłopaki pójdą na obiad, a ja się z tym trochę pobawię i pomęczę. No trochę to najgorsze, że ten promian kipruje na bok tą przyczepą. Nie wiem, czy można to jakoś wziąć i przełożyć. Nie wiem, co, czy właściciel tam jakoś się na to zgodzi, czy nie. Szatan nie ciągnie.
Nie no, czekaj, niech trochę wrzuć. Co? Trochę wrzuć. A ty? A co? No co ja? Ja się na tym nie znam. Jak się wozi w tych czasach? W tych ciężkich czasach w dobie koronawirusa. To jest paszowóz. Marki Silo King. Marki znanej, ale lubianej. Brat aktualnie pracuje bez maseczki. Niestety nie da się wszystkiego na czas. Jesteśmy w strefie zielonej, czyli w strefie kukurydzy. Nie potrzeba nosić maseczek. Kurde, ale bym tego... No. To jest gorąco, loda by się kurde zezarło. Jedź do sklepu, weź odciecie pieniądze. Ja ci ja żadnych pieniędzy od nikogo nie bierę. Ja nawet nie wiem gdzie sklep jest. Patrz co ten ciągnik zaraz będzie potrafił. To jeszcze nagrywam.